Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj lecimy z kolejnym pojedynkiem. Dzisiaj będziemy znowu jako komentator, bo pojawił się fajny pomysł, który polega na tym, żeby sprowadzić właśnie taką starą gwardię, czyli wilka, wieprza, węża i szczurka oczywiście, którzy będą w sojuszu i może zrobimy walkę. Pomyślałem nad tym, żeby zrobić walkę z arabskimi lordami, żeby po prostu stara gwardia zmierzyła się z arabskimi lordami, ale jeśli macie jakiś inny pomysł, kim można zestawić starą gwardię, piszcie, zrobimy. Oczywiście, że zrobimy, więc tak. Ja wymyśliłem, żeby też troszkę wyrównać poziom, to ja bym zrobił tak, teraz ich poustawiam, żeby damy taki, według mnie, od najsłabszego do najsilniejszego oczywiście i zrobimy tak samo z arabskimi lordami. Czyli w teorii dałbym tak. Sułtan jako najsłabszy, oczywiście. Do tego później dałbym. Nizara nie dam, ponieważ przez fosę. Wydaje mi się, że Saladyn mógłby wyrównać z wilkiem. Chociaż i tak, no. Arabscy zbrojni tak są słabsi, ale myślę, że on jest w stanie wyrównać. Do tego na. Kalif myślę, że będzie na węża. Chociaż tak naprawdę, no, kalif tutaj też się wydaje silniejszy, no ale niestety tak całkowicie dopasować się niestety nie da. Więc dalej robimy tak. Myślę, że jeszcze emir byłby w stanie walczyć z wieprzem. I myślę, że w takim zestawieniu ich sobie zrobimy, że to będzie w miarę wyrównane. Jeden może być silniejszy na przykład tutaj, drugi może być silniejszy tutaj, jakby tutaj jest, mamy poziom 1, 2, 3, 4. Ktoś może w poziomie 2 być słabszy, tak jak na przykład wąż tutaj jest słabszy, ponieważ robi na przykład tylko włóczników. Tak samo tutaj będzie wtedy kalif silniejszy ze swoimi zbrojnymi, ale na przykład tutaj będzie już inaczej, ponieważ na przykład na poziomie 4 wilk będzie silniejszy, więc myślę, że to wyrówna. Oczywiście kasy im damy na maksa ile się da i lecimy. Dobra, czy tylko są ustawieni tak jak chciałem? Tak jest. Więc może mi się zabierać za oglądanie. Zobaczymy na początku, co tu będzie ciekawego. Tylko czy jak się rozbudują, czy się nie zblokują. A później widzimy się oczywiście przy większych atakach. No chyba, że ktoś tutaj nie przeżyje pierwszego ataku. No to zobaczymy. O, był lag. Dobra, idzie Emir. Emir wyleciał pierwszy. Szybciej to zbierał niż Kalif. Ale Kalif myślę, że też zaraz ruszy. Co prawda wąż już troszkę jednostek odbudował, ale to wciąż są włóczniarze, łucznicy. Więc raczej daliby radę. Ciekawe na kogo Emir pójdzie. Emir możliwe, że na wieprza by się wybierze, ale to wtedy nie da rady, bo wieprz ma dużą armię u siebie. Ale jakby Kalif się rzucił z sułtanem, to by pokonali tą dwójkę zapewne. Bardziej, że szczur to nawet nie ma bramy. No, czyżby atak jakiś zaraz? No, tutaj to. Ojej, te mangonele same to zmiotą tutaj wszystko. Wilk zrobił taki zamek, że ten z tym samym zamkiem może ugrać cały mecz. Nie dość, że ma fosę, to ma jeszcze 4 mangonele plus 4 balisty na wieżach. To jest tak dobre. Ten zamek jest chyba. O, dobra, sułtan też wyszedł. Czyli możemy mieć po szczurku tak naprawdę teraz. Jak jeszcze kalif ruszy, to na węża, ale to by było. Każdy szturmuje po prostu. No tutaj kusznicy wybronią. Dużo ma kuszników. Szkody zadaj, spowolni na pewno tutaj wieprza, ale nie jest w stanie go pokonać. Przy tym tutaj co jeszcze broni. No, zobaczymy, czy. No, to pewnie po szczurku może być. Chyba, że naprawdę by jakoś te jednostki tak się ustawiły. No. Mają się dobrze. No, szczurku, ty kończysz zabawę bardzo szybko. No, tutaj też ładnie się przedarł, ale nie ma szans. Ale straty, to strat dość sporo dostał nawet. Oho. No i jeden z głowy.
Teraz jeszcze kalif się wybierze na węża. O! Ty kalif, ty się tu zebrałeś na atak, czy co ty robisz? No, kalif, nie wiem, co się z kalifem dzieje, ale... Kalif chyba pokazuje swoją potęgę tutaj nam. Dobra, i pytanie, co teraz z wilkiem? Wilk i Saladyn, to tutaj są ważne jednostki. Wilk na pewno zaatakuje pierwszy, ma więcej jednostek, ale jakby podbić zamek wilka, to będzie trudno. Będą potrzebne jednostki kopiące, które na przykład właśnie kalif mógłby dostarczyć. Dobra, był lag. Nie wiem, kto idzie. Wilk idzie, okej. Idzie wilk, czyli Saladyn będzie miał szansę atakować po ataku wilka, ale pewnie nie zrobi tego szybko, ponieważ straci dużo jednostek. Więc nie będzie to takie proste. Tutaj też wąż bardzo szybko się odnowił. Wąż już ma ponad 1000 jednostek. Więc pewnie zaraz przypuści atak. Kalif jeszcze nie atakował. Kalif nie atakował, a zbiera bardzo dużo. Mam nadzieję, że się tutaj jakoś nie zlagował. Bramy chyba nie ma zblokowanej. Nie, nie ma. Dobra, armia się wylała. Emir musiałby z takim atakiem z Saladynem się złączyć, chyba żeby wilka jakoś tam naprawdę tak poniszczyć. Dobra, ruszyła falanga. Dobra, te mangonele też sporo robią. Mangonele dość sporo jednostek wybijają w takiej grupie jak stoją, to na pewno trafiają praktycznie zawsze przynajmniej 2-3 kamyczki. On poniszczył katapulty od razu, sprytnie. No wiek już stówkę stracił. Mangonele robią robotę, chociaż się już poniszczyli, ale... Uuu, jak asesyni bramę przejmą. Bramę przejęli. Wszyscy ruszą do bramy teraz. Ale by było, jakby Saladyn został pokonany. Ale dobra, już przejął bramę z powrotem. O, tu widzę, że tutaj drugi atak nam się pojawił. Okej, ale nie wiem na kogo to, bo tu pod zamkiem tutaj kalifa, ale biegnie na chyba sułtana. Więc tak średnio mu to wyjdzie. Więc teraz tutaj lordowie krzyżowcy atakują. Dobra, przebili się. Ile tam zostało wilkowi? 800, no to tam mniej więcej 600-500 jednostek tutaj jest. Więc Saladyn na pewno się z tego wybroni. Pytanie tylko, co z tym kalifem? Czy ty, kalif, planujesz atakować kiedyś, czy ty zbierasz te jednostki? Bo ja nie wiem, co z tobą nie halo. Dobra, już po ataku. Oj, Saladyn dużo stracił. Zobaczcie, jak te ataki wilka tutaj niszczą. Jeszcze zaraz pewnie wieprz ruszy. Chociaż wieprz nie, no wieprz 800. No, tam powinien zaraz może je ruszyć. Kalif, nie wiem co. Kalif by teraz wyniszczył bezproblemowo tutaj węża, jakby poszedł na niego. Ale nie wiem, czemu nie atakuje. O, dobra, wieprz ruszył. W sumie nawet jakby kalif może by się wybrał na wieprza po jego ataku, to
To miałbyś szansę nawet tutaj powalczyć. Tylko pytanie, czy ruszy? Bo coś nie chce ruszać. Tutaj coś się zblokowało. Nie widać. Tutaj jedyna katapulta się zblokowała. Tutaj się zamkiem złączyli lekko. Ale tak to nie widać, żeby tutaj coś blokowało. Wyjść normalnie można. Dobra, na Emira się wybrał ten atak. Ale za dużo to tutaj nie zrobi, bo łukasze nie wytrzymają takiego strzału od łuczników. Dobra, podszedł do bramy, zobaczył, że zamknęła się i teraz cofa. Każdy zamek podejdą, trochę od Saladyna oberwą, trochę od Emira. Ale się przebiją tutaj szybko do Emira. To zawrócą z powrotem, bo będzie droga. No, wracają. Ale tutaj poniszczyli. Całe mury zostały tutaj zniszczone. No i gdyby teraz Kalib wyruszył. O nie. Jakim cudem, kto to podpalił? Saladyn, módl się, żeby to do ciebie nie przeszło. Dobra, ugaszam. Dobra, Emir się musi odbudowywać. A ty, Kalif, nie, no martwię się, że Kalif się zbugował jakoś. Nie wiem, czemu on nie atakuje. O, proszę, w końcu Kalif wyszedł. Czyli jednak się nie zbugował. Nic się nie działo, tylko sobie zbierał jednostki. Chociaż tyle, dobrze wiedzieć. Szkoda, że tak późno, Kalif, bo teraz to już się odbudowali. Chociaż wieprzy może dużo nie ma, to na wieprza może byś mógł spróbować iść. No w sumie, ile wąż ma jednostek? On na węże będzie szedł. O, dużo ma już. Wąż znowu kolejny 1000 zdążył zrobić. Ale nadal ma szansę, bo jak dobrze ten atak się rozejdzie, to jest w stanie wybić tych wszystkich włóczniarzy, co tam są. Ile balist w ogóle? Co to ma być? Jakby podjechał jeszcze gdzieś tymi balistami, to by jeszcze wieprza mógł podpalić może. Co to za salwa w ogóle? Jak ładnie tu wybija teraz tych kuszników, co tu chodzą. Na kogo ty atakujesz? W sumie bo już sam nie wiem teraz. Ale łucznicy tam faszerują. Oj, ten atak może nie wyjść tak naprawdę. On chyba na wieprza jednak idzie. No to źle, to za zły timing. Totalnie zły timing. Nie dość, że wąż ma tyle łuczników, to jeszcze idziesz w złym momencie, niestety. Chociaż nadal masz sporą armię, a wieprz wcale dużo nie ma. Może i dałoby radę. Tylko jest strasznie ta armia poobijana już. Ale w sumie szybko drogę zrobili. Może i by to starczyło nawet. Tam w sumie od wilka dużo kuszników nie faszeruje zbytnio. Nie starczy. Zbyt mocno oberwali na starcie. Tutaj cały czas taka tutaj salwa od łuczników szła, że hej. Ale gdyby podpalił w sumie? Gdyby podpalił węża? Okej, rusza Saladyn. Kurczę, w sumie jakby Saladyn ruszył na wieprza, który jest już tak strasznie obity, żeby raczej został pokonany bezproblemowo. To by się tutaj dużo pozmieniało, ale widzę, że idzie pod zamek wilka, więc niestety. Więc ten atak nic tutaj nie przyniesie.
Dobra, zaraz wąż też zaraz ruszy. Fajnie by było, ciekawie by było, jakby tutaj w sumie ile sułtan ma. Sułtan mógłby w teorii niedługo uzbierać i by może mógł węża zaatakować. Albo nawet i sułtan to by wieprze był w stanie pokonać, może teraz jak nie ma tylu jednostek, ma tylko 170. No tutaj nie, no to bez szans. Żeby węża, żeby wilka pokonać, trzeba by było naprawdę, muszą w trójkę się zgrać z atakiem, chyba żeby to naprawdę jakoś się przebić. Tym bardziej martwi mnie to, że też wilk ma fosę wszędzie, więc może się skończyć tak, że nawet nie będą mieli jak się tutaj dobrze przebić. No ale wtedy jeśli na przykład zostanie sam wilk, a ich zostanie czterech, no to będziemy musieli uznać, że wygrana będzie raczej po stronie tutaj arabskich lordów. Z racji takiej, że wilk na przykład jak już tak doszczętnie zniszczą zamek wilka, że nie wiem, będzie mu ciężko się odbudować czy coś, no to zwycięstwo przypadnie im wtedy i tak czy siak. O, czy on jednak idzie na wieprza, ale to źle, od złej strony poszedłeś. Gdzieś nadal masz trochę jednostek, ale zbyt mocno poobijanych. Wieprz to, chociaż on nie ma już prawie jednostek. Zobaczcie, wieprz ma tylko łuczników, to może być po wieprzu. To jest chyba po wieprzu, no. Dwa zero dla arabskich lordów. No, kto by się spodziewał? Co prawda, no, wieprz miał niestety bardzo trudny moment, tak naprawdę, ponieważ oberwał atakiem od emira, potem oberwał atakiem od kalifa trochę. I jeszcze Saladyn na trzecie na dobitkę. No to teraz, oj, to wąż tutaj ma naprawdę niesmaczną sytuację. Ponieważ został sam, a on sobie raczej nie poradzi. Więc tutaj może zostać czterech na jednego. Oho, leci kolejny atak. O, czy wilk tutaj zmieni też troszkę sytuację? Saladin ma opustoszały zamek, a wilk atakuje. Czy wilk się zemści? Czy wilk jednak jeszcze ma szansę to ugrać, jeśli wyeliminowałby Saladyna, który w teorii według mnie jest najsilniejszy z arabskich lordów, nie licząc tego, że Nizarowi pomaga na przykład Fossa w dużym stopniu. To jakby tutaj został Saladin wyeliminowany, to może to jeszcze zmienić sytuację. Oho. O, ale zły timing, zły timing. Chyba, że wąż też nagle wyjdzie z jednostkami z zamku, bo mu się zachce atakować. Bo wąż ma bardzo dużo włóczniarzy, tam 1500 jednostek. Gdyby sułtan zaczekał chwilę dłużej i ten atak by najpierw poszedł, to by go bez problemu wykończył i wtedy by został tylko wilk. Jeśli Saladyn się wybroni, to może być koniec dla lordów tutaj krzyżowca, dla starej gwardii, ale jeśli Saladyn upadnie, to wilk będzie miał szansę jeszcze do tego wrócić. Bo ma tak solidnie wybudowany zamek, że to będzie strasznie ciężko podbić komukolwiek. Nawet jakby tej fosy nie było, nie licząc tej fosy, to sam ten przód niszczy po prostu armię tak mocno. Co tu się wyrabia? No nie, tutaj na ilość go weźmie. Bez szans. Bez szans wybronić się na spokojnie. Ale Emir będzie w stanie zaraz dobić wtedy. No, to może być po Saladynie. 500 jednostek. Ciężko będzie mu się wybronić. Brama zaraz padnie. I wszystko się rzuci tutaj. Chociaż rozprasza swoje jednostki, żeby mu wszystko poniszczyć. To jest szansa dla Saladyna. Dobra, ale już jest przejście. Wszyscy ruszą. To jest po Saladynie.
Czyli jednak nie będzie wcale takie łatwe dla arabskich lordów tutaj jeszcze zwycięstwo. Okej, ruszył jeszcze emir. No. No to po Saladynie. Wilk znalazł dobry timing. A tutaj, ale wąż też padnie, będzie trzech na jednego. No. No to wcale jednak się tutaj nie robi tak. To zagranie od ze strony Wilka zmieniło cały tutaj plan. Ale tutaj raczej Emir da sobie radę z wężem. Bo wąż ma tylko łuczników, praktycznie dużo włóczniarzy potracił. Więc ta tutaj seria zbrojnych na pewno sobie pokona to wszystko. Więc zostanie tylko Wilk kontra trzech. I myślę, że Wilk tu będzie w stanie wyskubać jednego za drugim. Wilk możliwe, że ugra ten mecz jeszcze. Sam. Ale tam strzał lata, ja nie mogę. Ale nie są, nie wiem, czy łucznicy są w stanie wybronić się przed taką ilością. Dobra, nie mów, że pożar tam się zrobi. Dobra, ten pożar jeszcze uratuje węża. Nie wiem, jakim cudem to się podpaliło, nie wiem skąd. Czy kalif podbiegł tam pod palaczami, czy co? No ale przez to. O, serio? Kurczę, nie zwracałem uwagi na to, co tutaj się dzieje. A, w sumie sułtan też mógł podpalić, bo on też teraz używa podpalaczy. No, to wąż jest dalej w grze, no. To wąż dalej w grze. Dobra, no to czekamy, ale Wilk teraz, kurczę, Wilk raczej tutaj tak lepiej z kasą mu zawsze idzie, bo widzę, że kalif to tak powoli. Emir też był ostatnio atakowany, no i sam się teraz tutaj wyniszczył, można to powiedzieć, bo wszedł w ogień. Więc tutaj strasznie się przedłuży. O, jeszcze nie mów, że tutaj jeszcze jakiś ogień się rozproszy. Dobra, więc no tutaj wąż jest teraz osłabiony, więc jakikolwiek atak na węża będzie pewnie dla niego ostatnim. Ale tutaj się porobiła sytuacja, porobiła. Tutaj zginęły takie słaba jednostka, średnia jednostka, a tutaj jednostka silna zginęła, więc no, można to powiedzieć, że się tak troszkę wyrównało nawet. Ale wilk tutaj mówię, wilk swoim zamkiem, kusznikami, mangonelami, balistami wszelkiego rodzaju raczej będzie się bezproblemowo wybraniał z tych ataków. Więc raczej ja po tym, co się stało tutaj, jak Saladin upadł, no to ja myślę, że Wilk tutaj wszystko sobie na spokojnie wykończy bez problemu. Będzie skubał jednego za drugim. Jak już jeszcze Emira pokona, to już do kalifa bez problemu się dobierze, do sułtana, no to już wiadomo. Oho, leci kolejny atak Wilka. Pewnie na Emira. Ile ma Emir? 600 jednostek. To będzie koniec. To jest po Emirze. Sułtan tutaj, czyli nie sułtan, tylko wąż cały czas tutaj zbiera uwagę. Wszystkie jakieś takie drobne ataki, czy coś tutaj biegają. Ale ci łucznicy ich tutaj wystrzelają po prostu w 10 sekund. Oho, jeszcze skądś jakiś pożar. Czyżby wąż podpalił? Ugaszą? Ugaszą. To by była też nadzieja na to. Oho. Oho, oho. No to wąż tutaj z wilkiem to wykerują jeszcze. Sułtan i arabscy lordowie są bardzo solidni w momencie, w którym nie mają dużo kasy, bo oni bardzo szybko rekrutują, a później jak już tracą te pieniądze, to strasznie powoli im to idzie. I wilk znacznie szybciej robi te jednostki, to samo wąż nawet. Wąż jest w stanie zniszczyć teraz sułtana, emir upadnie, no i kalif też. Kwestia czasu, kiedy i kalif wpadnie, no. Więc tutaj wybronili się. Start mieli gorszy, ale wykończyli tutaj
Znacznie lepiej. Jest teraz, może, nie no, może sułtan się jeszcze wybroni, chociaż ciężko powiedzieć, tylko naprawdę idzie tutaj bardzo duża ilość. Dobra, zmniejszymy prędkość, bo to chodzi teraz, jak nie wiem co. Przy dwóch atakach naraz to prędkość 30 się robi. Dobra, wąż sobie nic nie zrobi, bo wąż od kalifa oberwał bardzo mocno. Więc atak węża. No chyba, że jakimś cudem Emir by się wybronił, co jest według mnie niemożliwe. No, ogień tylko jest w stanie go uratować. I jakimś cudem kalif by teraz zniszczył węża. I może w trójkę jakby współpracowali, to może i by coś tutaj jeszcze zdziałali, ale to jest niemożliwe. Bo Emir nie jest w stanie się przed tym obronić. Nie ma smo. Już kalif miałby większe szanse, ponieważ ma ogień dookoła zamku. A tutaj to jest koniec. Wilk dobierze się do wszystkich. No i się wleje teraz tutaj 1000 jednostek. No i wilk sobie tutaj zagarnia drugiego lorda dla siebie. Strat w sumie jakichś mega dużych nie będzie miał. Przegrupuje się, ruszy na kalifa. I to będzie koniec. I to będzie koniec. To już jest koniec tak naprawdę. Kalif z sułtanem nic nie zrobią w tym pojedynku. Wilk znalazł tą lukę, żeby tutaj dobić Saladyna. W sumie jakbyś ruszył jeszcze, to może byś kalifa od razu pokonał. Ale już nie pokonałbyś. Kalif już uzbierał prawie 1000 jednostek, to nie. No ale węża jakby pokonał. Zobaczcie, wilku 20 tysięcy ma, to on sobie zaraz to szybko odbuduje. I zaraz tutaj będziemy się widzieć w ataku, jak na kalifa będzie się wybierał. Okej, kalif wybiera się na węża, który ma naprawdę sporą ilość. Więc tutaj nie dość, że kalif się tutaj swój zamek oczyści z całej armii. Jeszcze będzie miał ciężko, żeby w ogóle tutaj węża pokonać. A tutaj wilk zaraz na niego ruszy i praktycznie znowu wejdzie do czystego zamku. Więc to będzie już totalnie, tak jak myślałem, że jakieś 0,5% szansy jest, żeby tutaj jeszcze ta dwójka mogła coś zmienić. Tak teraz zmniejszyło się to praktycznie do zera. Totalnego zera. Muszą liczyć tylko, że wilk disconnecta dostanie. Inaczej nie ma opcji, no. Zobaczcie ten timing. Zobaczcie wilka. Wilk dzisiaj normalnie w formie. Minie się tylko z całą armią tutaj sobie wbije na pusty zamek. Insane. A wąż znowu, wąż zawabik robi i robi to bardzo dobrze. No, teraz będziemy mieli 10 FPS-ów normalnie. Zmniejszymy na tyle, żeby co normalnie chodziło. Nie wiem, na ile damy. 50, 45. No to bez różnicy. Się oczyszczą te jednostki, zaraz to będzie lepiej. Nawet nie wiem, czy jeśli po prostu kalif upadnie, to nawet nie musimy dalej czekać. Nie musi, bo możemy po prostu to zakończyć, bo wiemy, co tutaj się dobrze stanie, że po prostu damy 15-20 minut czekania i stanie się to samo z sułtanem. No sułtan się nie wybroni na 100%. Więc tutaj, zobaczcie, kalif nawet z wężem ma problem.
Można przyspieszyć, dobra, można dać do stówki. Jeszcze wieża na mury. Co prawda ta wieża jest trochę wyższa niż te mury, ale to nieważne. No i co biedny kalif może zrobić? Czyli zwycięstwo jest dla starej gwardii, no. Wilk w formie. Sułtan to w ogóle zbiera tą armię, już chyba wilk dwie armie uzbierał, kalif armię całą uzbierał, a sułtan nawet nie uzbierał 700 jednostek, tak wolno on to wszystko robi. Więc tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, po prostu kalif upada i kończymy, no bo nie ma sensu, żeby on tam czekał, aż wilk po prostu zmiecie sułtana. Bo wszyscy dobrze wiemy, jak ten mecz się zakończy już. Twój jedyny ratunek, kalif, a ty tak szybko to zrobiłeś. Ty wąż, ty co cały czas tu. Że nikogo już nie ma, ty nadal co strzelasz? Ty nadal w wojnie? Tutaj, to jest nadzieja dla kalifa. O, ten chłop tutaj. Tutaj, w sumie ten też. Tutaj robią pyk. I potem tutaj pyk. Okej. Dobra, ten za szybko, ten na magazyn tutaj rzucił. No to koniec. No chyba, że tu budynki się pod... Dobra, to ta armia padnie, ale to samo to wystarczy. No i wilk ile ma? No wilk ma 700, ma 20 tysięcy, praktycznie to wystarczyłoby poczekać 20 minut, wilk by zrobił armię ponownie. I to koniec, no. No nie będziemy czekać, aż tutaj sułtan wiadomo nic nie zrobi. Więc ten mecz kończy się na zwycięstwo tutaj dla starej gwardii. Co prawda początek był trudny, mówię, stracili dwójkę wieprza, nie spodziewałem się, że tak szybko stracą. Więc... A ty gdzie ty idziesz? Czy ty idziesz bronić go? Co tu się dzieje? Co to za jakieś zbugowane strzały? Co oni strzelają tu? Czy ja coś nie widzę? Nie, no nie wiem. Nie jest zbugowane chyba. No, więc kończymy ten pojedynek. Zwyciężyli tutaj lordowie Krzyżowca. Więc jeśli mówię, jeśli macie jakiś pomysł, kto mógłby tą starą gwardię pokonać, piszcie. Wykonamy taką bitwę. I wybierzcie jakąś czwórkę. Tylko może nie tak, żeby postacie się powtarzały. Tak by było w sumie najlepiej, żeby nie może nie te same postacie dawać. Więc moglibyście zobaczyć, kto mógłby tutaj jeszcze się pojedynkować. Więc jeśli będziecie mieli jakiś pomysł, piszcie. Zrobimy bitwę. Ja jeszcze postaram się zrobić ten jeden challenge, który dostałem. Więc może się pojawi najprawdopodobniej na czwartek. Następny czwartek. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.